mikrofon. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek, Szanowna Pani Premier, Wysoka Izbo. To, co powiem za chwileczkę, nie jest nowością dla Wysokiej Izby, dlatego że przez 8 lat mówiłem o tych sprawach, pisałem interpelacje, jak również listy otwarte do Pana Premiera, do Pani Marszałek, ale postaram się to krótko naświetlić. Polska to unikat w wielu zakresach. Na pewno jest unikatem w zakresie zasobów tradycyjnych, tych podstawowych zasobów energetycznych. Prawie 90% węgla kamiennego całej Unii Europejskiej znajduje się na terenie Polski. W sensie wymiernym tyle samo jest węgla brunatnego, a więc ponad 14 miliardów ton. Mamy przebogate zasoby gazu, w tym gazu nieuwolnionego, gazu łupkowego, przebogate zasoby geotermalne. No i jeszcze do tego trzeba powiedzieć, że Polska jako jedno z niewielu państw wysoko rozwiniętych, czyli aneksu pierwszego, spełniła warunki protokołu z Kioto, miała dokonać redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery na poziomie 6% w latach 2008-2012, a dokonała tego na poziomie 32% i to było wynikiem nie zapaści gospodarczej, a szybkiego rozwoju gospodarczego. Szanowni Państwo, w 2008 roku my straciliśmy władzę, Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe ją dzierży. W roku 2008 była 14. konferencja stron konwencji klimatycznej w Poznaniu, organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Chcieliśmy pokazać polskie sukcesy i chcieliśmy rozpocząć rozliczanie, kto ma płacić, a komu się pieniądze należą. Tak się jednak nie stało i wtedy, kiedy mieliśmy rozliczać, Platforma Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym przyjmuje pakiet klimatyczno-energetyczny. O świadomości ówczesnych elit niech świadczy to, że premier Tusk w relacji z Brukseli mówi: Polska odniosła ogromny sukces na miarę sukcesu rządu Marcinkiewicza. Dostaniemy tyle samo pieniędzy, czyli znaczy się tyle samo miliardów euro. Po 3 tygodniach pan premier to sprostował i powiedział, że nie euro, a złotówki. A po 3 miesiącach powiedział, że Polska odniosła wielki sukces, gdyż naprawia błędy poprzedników i nie będzie musiała nic płacić. Szanowni Państwo, i to jest również nieprawda, dlatego że Polska jeszcze za to zapłaciła. W latach 2008-2012 w ramach tak zwanego drugiego KPR-u Polsce dano za mało limitów emisji. Prawo i Sprawiedliwość, odchodząc od władzy, zaskarżyło to do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i wygrało. Należało nam się w latach 2008-2012 w sumie 380 milionów ton redukcji, któreśmy dokonali. To jest wartość 9 miliardów złotych w dniu w obecnych cenach, a więc żeśmy stracili 9 miliardów jeszcze. Na lata 2013-2020 w ramach 20% redukcji w 6 działach produkcji, a mianowicie ciepła, prądu elektrycznego, szkła, papieru, cementu i stali, musimy zakupić 784 miliony ton o wartości 19 miliardów złotych według cen dzisiejszych. A więc w sumie mamy już 28 miliardów złotych. Trzeba być niezwykle bogatym państwem, żeby mieć taką redukcję, a równocześnie jeszcze tyle sobie dokupić. Szanowni Państwo, również działamy subiektywnie. Ja mówię, działamy jako Polska. Mamy przebogate zasoby geotermalne, ale wyraźnie forujemy energetykę wiatrową, która jest niezwykle droga i nie oparta o polskie technologie. Wręcz jeden z prominentnych, no jednak, polityków zachęca do tego, a wręcz mówi urzędnikom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, że należy szukać haków i zerwać umowę na finansowanie geotermii toruńskiej. I tak się stało. W tej chwili pieniądze zostały zwrócone
wyrokiem sądowym, czy też za pomocą działalności sądów Fundacji Lux Veritatis z odsetkami. I tylko te odsetki wynoszą 5 milionów złotych z tego powodu, że nie doszło do końcowej rozprawy, bo wtedy było prawdopodobnie o 10 milionów więcej. A więc trzeba być niezwykle bogatym państwem. Szanowni Państwo, chcę również powiedzieć, że Lux Veritatis wykonało ten otwór, ale nie rozpoczęło eksploatacji 7 lat temu. W związku z tym nie mamy czystej energii, jest emisja dwutlenku węgla, jest emisja pyłów do atmosfery, a równocześnie ta moc, która powinna być zużyta w Toruniu, została zajęta przez inwestora obcego, przez EDF, który notabene z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dostał kilkadziesiąt milionów dotacji. Szanowni Państwo, a więc rzeczywiście bogatym trzeba być mocno. Druga rzecz, unikat. Polskie zasoby środowiskowe, mierzone występowaniem rodzimych gatunków roślin i zwierząt dziko występujących, są wzorcowe dla świata. Mamy wszystkie gatunki, ale wyznaczamy Naturę 2000. Na czym polega różnica wyznaczania Natury 2000 między nami a państwami Starej Piętnastki? Państwa Starej Piętnastki wyznaczały tam, gdzie cokolwiek jeszcze pozostało, ale przedtem pobudowali całą infrastrukturę. Natomiast my zupełnie robimy odwrotnie. My wyznaczamy tam, gdzie ktokolwiek coś w życiu napisał. Nie tam, gdzie możemy wyznaczyć, tylko tam, gdzie nam się, no, ktoś tam coś napisał, to tak wyznaczamy. I robimy z Natury 2000 miast stymulator rozwoju gospodarczego i miast całą Unię Europejską, przepraszam bardzo, ale trzymać w ryzach dyrektywy ptasiej i habitatowej, sami padamy jej ofiarą. I mamy tego przykłady. Szanowna Pani Premier, Natura 2000. Wyznaczamy, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości mówimy, proszę bardzo, do 2006, do lipca wyznaczaliśmy wszystkie obszary i zawiadamiamy o tym Komisję Europejską. Mówimy, o ile Wam się nie podoba, proszę bardzo, wchodzimy w układ procesowy, ale na bazie danych. Straciliśmy władzę, rząd odszedł od tego. I przyjął propozycję tak zwaną shadow list, czyli wszystkie te stare jakieś zapiski wprowadzono. No i mamy efekty tego. Szanowni Panowie, rozpuda. Rozpuda, nie poprowadzono obwodnicy przez rozpudę w tym miejscu, ale poprowadzono przez rozpudę w innym miejscu, tak samo przez dolinę. A nie ma już żadnych gatunków, które występowały w tamtych miejscach, w których teoretycznie powinno się chronić. Ale to nie jest najważniejsze. Tylko trasa S-19, żywotna dla interesów Polski, która miała łączyć przez wschodnie rubieże Polski, Skandynawię z Bałkanami, miała być wykonana do roku 2014 za nasze pieniądze budżetowe. Zniknęła z mapy finansowania do roku 2050 w planach Unii Europejskiej. A pan Barroso powiedział, pobudujemy to przez Białoruś i Ukrainę. Druga trasa, S3, powstała? Też jeszcze nie. Też przez Naturę 2000. A gdzie powstała? I łączy Skandynawię z Bałkanami i z Azją Mniejszą. Po zachodniej stronie Odry. Już jest autostrada. A my się zastanawiamy, czy się będzie nam opłacało w tej chwili obudować. A więc ktoś przejął ten cały ruch, czyli też i pieniądze. A więc rozpuda. Drugi taki przykład, a to było określone jako wielki sukces. Jakie są straty z tego punktu widzenia? Jaki jest rozwój Polski Wschodniej? To druga sprawa. Może taki przypadek. Świdnik. Też wprowadziliśmy jako gatunek priorytetowy susła perukowanego. Jak ja się pytałem dyrektora, co to jest, to mówi, niech pan nie robi egzaminu to naszym urzędnikom. No nie róbmy, tylko jak jest suseł, to jest 6 lat procedur w Unii Europejskiej. To tego oczywiście urzędnik nie musi wiedzieć. Po co? No i w takim razie zrobiliśmy susła, mieliśmy tam grupę izolowanych osobników, zmieniliśmy lokalizację lotniska, wycięliśmy 140 hektarów lasu pod Świdnikiem, a susła już nie ma. Trzeba być niezwykle bogatym państwem albo zupełnie nie wiedzieć, co się za tym kryje. No to może jeszcze weźmy Puszczę Białowieską.
Puszcza Białowieska znowu wpisywana z jednej strony w sieć Natury 2000, a z drugiej strony, kiedy się już zaczyna żyć bardzo źle, z inicjatywy obecnego rządu wpisujemy na listę UNESCO dziedzictwa przyrodniczego nietkniętego ręką człowieka. I co mamy? Mamy w tej chwili 4 miliony metrów sześciennych drewna gnijącego. Zanik takich gatunków jak jesion, dąb, już nie mówię o świerku. I giną siedliska priorytetowe i grożą nam procesy w Unii Europejskiej. Czy, szanowni państwo, to nie jest przerażające? Ich wartość tego jest 700-800 milionów złotych, a ludzie nie mają czym palić na miejscu. Kto za to ponosi odpowiedzialność? Szanowni państwo, przecież to jest jakiś sabotaż. Dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności, którzy użytkują to od wielu lat, miejscowych leśników, a się mówi nietknięte ręką człowieka, podobnie jak rozpuda. Nietknięte ręką człowieka było. To podnieście śluzę w Augustowie, zobaczcie, jak się rozpuda zachowa. Skoro nietknięte ręką człowieka, a kto zrobił kanał augustowski? Szanowni państwo, a więc mamy drogi. Pani premier, drogi. Pan minister Adamczyk mówił, 20% droższe albo najdroższe ekrany, tak jest, ekrany. Takie. I w tej sprawie napisałem list otwarty do pana premiera Tuska. Dostałem odpowiedź nie. A kreator kultury tu też siedział, który też wymieniał moje nazwisko. Odpisał, też nie odpisał. Ta sprawa jest teraz skierowana podobnie jak Rozpuda, podobnie jak Lux Veritatis do organów, które się powinny tym zająć. Dlaczego? Dlatego, że panowie, po pierwsze, rzeczywiście minister środowiska miał zapisane w ustawie o ochronie przyrody, ale wydaje wspólnie z ministrem zdrowia, po pierwsze. Z ministrem zdrowia. Minister zdrowia ma decydującą sprawę, bo to chodzi o hałas w stosunku do człowieka. To jeszcze o tym już zapomnieli? Że on jest jakby priorytetem decydującym o tym? A może teraz i to były pytania w tym liście otwartym do pana premiera Tuska. Panie premierze, skoro tak jest, to dlaczego pan do roku 2012 bez przerwy budował? To pan nie wiedział? A może jeszcze inne pytanie zadaję. Przecież to nie są najostrzejsze normy w Europie. Są ostrzejsze w Niemczech, na Węgrzech, w innych państwach. Dlaczego tam nie ma tych ekranów? Kto te ekrany powstawiał? I kto teraz te zardzewiałe płoty w Warszawie będzie czyścił? Ktoś to zrobił. I za to ktoś powinien ponieść odpowiedzialność, bo trzeba być niezwykle bogatym państwem, żeby coś takiego robić. I równocześnie odkręcać sprawy, powiedzieć, że to minister środowiska wydał rozporządzenie na hałas. No przecież to jest przewrotność, szanowni panowie. Szanowni państwo. A teraz już kończę, bo mam tylko 10 minut. Szanowni państwo, parę przykładów. Reforma gospodarki odpadami 2013 roku. Jaki jest finał? Ceny wzrosły o 30% wywozu średnio. Rezygnacja z monitorowania przemieszczania masy odpadów to jest straty dla budżetów 2 miliardy złotych rocznie. Trzeba być bardzo bogatym państwem, żeby coś takiego zafundować komuś. Szanowni państwo, a teraz parę przykładów. Nieprawidłowy proces koncesjonowania w zakresie poszukiwania i rozpadania złóż rud i metali. Utracone korzyści. Ponad 7 miliardów złotych. Nielegalne wydobycie kruszywa i bursztynu. Przemyt. Strata konkretna. Ponad 8 miliardów złotych. Nieprawidłowa gospodarka gazu łupkowego. Utracone korzyści. Ponad 28 miliardów złotych. Brak polityki i strategii surowcowej. Nie do wycenienia. Trzeba być niezwykle bogatym państwem, żeby sobie na coś takiego pozwolić. A teraz już ostatnia sprawa, pani premier, pani marszałek. Mamy jeszcze 16 procesów o naruszeń prawa z Unią Europejską. I jakie są tego wyniki finansowe? Proszę bardzo, będą już bardzo króciutko. O ile by wszystkie weszły w życie, to tylko suma minimalnego ryczałtu pierwszego dnia trzeba zapłacić ponad 68 milionów euro. Przepraszam bardzo. A od każdego dnia następne między 82 tysiące dziennie do 5 milionów dziennie.
Szanowni Państwo, to trzeba było być naprawdę mistrzem świata, żeby z kraju, który był unikatem w zakresie energetycznym, unikatem w zakresie środowiskowym, kraj, który powinien decydować o losach Unii Europejskiej, doprowadzić do tego, że prawdę powiedziawszy, Unii opłaca się żyć z kar. Dziękuję bardzo.